Oceniam to dziennikarze, kibice. W zasadzie ja tutaj mogę minimalizować ryzyko, że ta impreza nie będzie się podobać. Wiadomo, warunki nie były normalne. Natomiast myślę, że nawet jeśli nie wszystkie zestawienia były takie, jak wcześniej sobie wymarzyliśmy, to znowu się pojawiły takie, powiedziałbym, elementy stałe moich gal, to znaczy niespodzianki, bo wydaje mi się, że jednak większość sympatyków boksu typowała zwycięstwo Oskara Kapczyńskiego, a tymczasem przyjechał 19-latek z Nowego Sącza, Kasper Salabura i pokazał coś ciekawego. Na krawędzi Patryk Szymański, dużo w tym było emocji, dużo było znaków zapytania, no ale w tej chwili Patryk jako dorosły mężczyzna będzie sobie musiał odpowiedzieć na kilka pytań, to jakby się nie odnoszę kompletnie do werdyktu, bo ja miałem chyba jednak zupełnie inną optykę niż dwóch sędziów, którzy oceniali ten pojedynek. Natomiast jedna sprawa to są karty punktowe, druga sprawa to jest jakby ogólne spojrzenie na tę walkę, na to jak boksuje Patryk. Okazało się, że czy w narożniku był świętej pamięci Andrzej Gmitruk, czy był Gaskaryn, czy jest dzisiaj trener Koperski, to pewne rzeczy się powtarzają i na pewno to jest niepokojące. Od pewnego czasu to jest cierpienie, to jest taka trudna miłość, to jest wielkie, powiedziałbym, uczucie Patryka do boksu. Nie umie się z tym rozstać, cały czas myśli, że zmiana pewnych niuansów, przygotowania trenera, sposobu boksowania, ona gdzieś go w tym sporcie uratuje, ale no, strasznie mu współczuję, bo go lubię jako chłopaka i wydaje mi się, że szalenie dużo rozczarowań i takich smutnych chwil ostatnio przeżywa w swojej karierze. Robert potrzebował występu po blisko roku przerwy, to po pierwsze. Po drugie, zaliczył 5 razy deski Janin w tej walce, mimo wszystko nie skończył go Parzyn Czeski. Wydaje mi się, że brakowało mu dzisiaj troszeczkę kilku elementów. Po pierwsze szybkości, różnicowania tempa, większej różnorodności kombinacji, więcej takiej inteligencji w ringu, więcej relaksu. On tutaj sprawiał takie wrażenie, że chce rywalowi urwać głowę w wielu sytuacjach, a wydaje mi się, że ten knockout by sam przyszedł, gdyby on po prostu był luźniejszy, spokojniejszy, podchodził do tego jakby z większą koncentracją i z takim planem na udane polowanie. On próbował polować, ale był w tym wszystkim moim zdaniem taki dzisiaj trochę jednostajny, schematyczny i za bardzo chciał rywalowi urwać głowę. Myślę, że to był spektakularny znowu boks Kamila Łaszczyka. Na pewno w planach są mocniejsi rywale na następne występy Kamila. No teraz była sytuacja specyficzna. Kamil, wydaje mi się, że przy regularnych występach i częstych występach to jest jeszcze lepszy, to jest jeszcze luźniejszy, to jest jeszcze bardziej pomysłowy. No, ten chłopak potrafi wszystko. On może zaboksować na pressingu, może zaboksować z kontry, może specjalnie gdzieś, powiedziałbym, wpuścić rywala czy w liny, czy sam się znaleźć na tych linach po to, żeby potem błyskawicznie zmienić ustawienie i zaskoczyć nas z kolejną niekonwencjonalną akcją. Także no, same komplementy dla Kamila. Przede wszystkim Sebastian Ślosarczyk uszkodził dłoń w pierwszej rundzie i myślę, że to też go mocno frustrowało. Chyba się trochę spiął, chyba za bardzo chciał. A tutaj nie wiem, no, było takie podchodzenie do rywala niepotrzebne bez ciosu, było za mało lewej ręki, dużo ciosów było niecelnych. No na pewno widziałem lepsze występy Sebastiana Ślosarczyka, ale ja też tonowałem, powiedziałbym, taki hura optymizm. I takie plany, które czasami się rodzą w głowie zawodnika. To mówię spokojnie, no. Przed czasem z Gromadzkim, przed czasem z Sękiem, natomiast dużo pracy przed Sebastianem. To jest chłopak, który ma pasję do tego sportu, który ma świadomość tego, że naprawdę sporo jest jeszcze braków. Ma 23 lata, pamiętajmy o tym i też jak człowiek jest bardzo młody, to jednak jest taka sinusoida, jeśli chodzi o poziom występów. Czasami już ci się wydaje, że jesteś bliziutki dotknięcia dwóch półek wyżej, a potem przychodzi kolejna walka i mamy więcej pewnie pytań w głowie niż odpowiedzi, nawet jeśli zawodnik walkę wygrywa.